Zostaw mnie. Co słychać? Tuknij się w łeb. Cholerne potwory. Dziwnie się w życiu. No hej. Kilka lat temu biłem czarnych, a teraz z nimi obóz. Proszę, proszę, wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Muszę się dostać do obozu, niezauważony. To będzie kosztowało więcej niż zwykłe chędożenie. To za mało. Muszę się dostać do obozu. To za mało. Muszę się To za mało. To za mało. To za mało. To za mało. Muszę się do... To za mało. Muszę się do... O czym ch... Dziś... Żołdactwo, sraw portki przed bitwą i woli chlać wódę, niż dać zarobić porządnym kurwom. Czy to... Nie palą się... Może i na początku się palili, ale im dłużej tu sterczymy, tym mniej animuszu mają. Z walką jest jak z chędożeniem. Jak komu staje, to do jednego i do drugiego. Witam. Miłość! No żyją. Tak po prostu? Co w tym dziwnego? Gdzie indziej żyją oszluzgi, utopce, a tu trolle. Idą po ciebie, sołtys zwerbunkowy. Akurat świniobicie. No, ślicznie. Bierze świńskie oko i wsadza sobie między półdupki. No, co się robi? Świńskie oko w żyć wsadza. Weszli. Ma co słychać? Synu! Przyszli wziąć cię na wojnę! A ten stoi tyłem.
Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarny. Wśród siana i słomy tak się kołysało. Nieważne, że smród, że pot i że boli. Ty stój! Alarm! Trzymać szyk! Naprzód marsz! Dobrze, że nasza zmiana się skończyła. Odkąd pojawiła się tam mgła, zaginęły dwa patrole. Słyszałem, że upiory rozerwały ich na kawałki. Nie gadać tyle! Ruszać się! Yeah!
zwierzę! Zwykłe pijane bydle! Słyszałem, że upiory rozerwały ich na kawałki. Nie gadać tyle! Ruszać się! Lej go w mordę! Trzydzieści orenów postawiłem! Zabij sukinsyna! Nie zabijaj mnie, panie! Proszę, ja tu tylko gotuję. Za dużo pracujesz. Tak, masz rację. Położę się.
Medalion drży. Edgar Nordling, gdzie ty się niby wybierasz? Do ambasadora. Z całym tym żelastwem na plecach? Widziałeś w okolicy rudowłosą czarodziejkę? Chyba nie zrozumiałeś mojej delikatnej sugestii, Nordlingu. Oddaj broń. Nie szukam kłopotów. Szilard Fitz Esterlen czeka. Metnary Ravne Vart Hetmer. Geralt? Miałem nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się przez obóz. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Ester Garemnit. Pamiętam, jak mówiłeś Foltestowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory. Foltest nie żyje. Niektórzy wciąż wierzą, że to moja wina. Muszę dopaść prawdziwego zabójcę. Rozumiem. Możesz być bezduszną maszyną do zabijania, ale sława mordercy przeszkadza w interesach. Triss Merigold została porwana. Czarodziejka? Drabczyni Foltesta? Słyszałem, że przybyła do Vergen i liczyłem, że uda nam się spotkać. Ale jeśli została porwana... Teraz rozumiem, dlaczego nie mogłeś zwyczajnie usunąć się w cień. Są też inne powody. Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel. I to z samym Jorvetem. To prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi Ensid w wąwozie Hydry? Królowie Północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Rychet. Jorvet był na liście skazańców. Września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Rychet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269, Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270. Przełęcz w górach Armusz. Manticora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację. Teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270. Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz? Znakomicie. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lochmuin. Rada i kapituła czekają, a Triss Merigold jak zwykle pojawia się w ostatniej chwili.
O czym ty mówisz? Figurka. Musi mieć ją przy sobie. Co to ma znaczyć? Chciałem ci kogoś przedstawić. Oto Van Hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Triss zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. Zanim zginiesz, Wiedźminie, możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tej figurki? Znalazłem ją przy zwłokach mężczyzny. I dokończyłeś jego zadanie. Ku chwale cesarza. Triss pomoże nam odszukać i osądzić zdrajczynię cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś Taryfika, czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale niestety nie mam wyboru. Van Hemar, gdy już z nim skończycie, złóż Cynthii moje gratulacje. Wyprowadzić w pole Filip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, Wiedźminie. To dobre miejsce. Gotów jesteś, Geralcie z Rivii? Tak. Wolałbym zmierzyć się z tobą w walce, ale nie będzie nam to dane. Jak za starych, dobrych czasów. Od lat nie zabiłem Nilfgaardczyka. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Wyciąganie mnie z nich weszło ci w krew. Szilard ma Triss. Zabierają ją do Lochmuin. Teraz rozumiem, skąd ta awantura. Ambasador Nilfgaardu porywa byłą doradczynię Foltesta. To strasznie śmierdzi, Geralt. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. Co się stanie w Lochmuin? Więcej niż myślałem, to pewne. Chili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł. Osłaniało go dwóch innych wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Lochmuin.
Magowie chcą wskrzesić Radę i Kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich czarodziejów i czarodziejki północy. Jako że Lok Muin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radowid, władca Redanii. Ale delegacja Nilfgaardu? Triss, Radowid, banda magów, królobójca i Nilfgaard. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roż. Muszę zobaczyć się z Henseltem. Po co? Myślisz, że chcę go zabić? Gdybym miał cię za królobójcę, już byś nie żył. Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników, potem będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. Co już nawet nie jest zabawne, Geralt. To jak? Gotowy? Daj mi chwilę. Przeszukam obóz Shilarda. Pośpiesz się. Zwarty i gotowy. Ruszajmy. Schowaj się, Geralt. Ej, wy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, Temerczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa ich mać pożałują! Muszę ich czymś zająć. Kim ty przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Geralt z Rivii. A, ulubiony wiedźmin Foltesta. Słyszałem o tobie. Po cholerę ci moja krew. Saskia, dziewica z Edirn, została otruta. Królewska krew to składnik antidotum. Bzdura i zabobon! Dziewcy zachciewa się królewskiej krwi? To niech ugryzie w dupsko Stanisa, dziedzica Edirn! Wasza wysokość, albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś strzezł, skurwielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew.
ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, król. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chędożonych wiedźminów. Jesteś wreszcie. Gdzie Triss? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do Loc Mu'in. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Szilard nie zdoła jej odczarować. Ale w Loc Mu'in będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Triss dzięki Cynthii. Cynthii? Okłamała cię. Wracamy do Vergen, natychmiast!
Wybacz, są zaślepieni nienawiścią. Nic z tego nie pojmuję. Namo! Patrz, gdy przychodzi do małżeństwa... Myślałem, że mam w piwnicy bazyliska. Poważnie? Teraz tam straszy? Powinno być obowiązkowe miejsce pielgrzymek dla młodych.